Dzień dobry, moi kochani, z tej strony Kasier. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pacific Drive. Już drugim. Co my dzisiaj musimy zrobić, moi drodzy? Dzisiaj każą nam się tutaj włamać. Będę dzisiaj troszkę ciszej, bo młody tutaj śpi obok. Ale mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, tak czy inaczej. Dobra, spróbujmy sobie tu wejść. Wiem, że do takich miejsc wchodzi się Impact Hammerem. Jeżeli byście nie wiedzieli, czym tu wejść, to przytrzymajcie C. I wam pokazuję Fix Impact Hammer. Więc sobie od razu wchodzimy. Mam nadzieję, że też gra nie będzie za głośno, bo troszkę ją przygłosiłem. Może ściszę do 90. Ostatnio było 80. Dobra. Teraz powinno być dobrze i każą nam tu wejść, ale za chwilę jeszcze sobie to blokuję z drugiej strony. I powinno być dobrze. Ok, teraz mamy wejście z dwóch stron. Fabrication Station. I tutaj, moi drodzy, odblokowujemy sobie Broadcaster Transmitter. Właśnie to jest to, co zdobyliśmy z pierwszej misji z tej anteny. Dzięki temu możemy zrobić antenę u siebie na dachu, która będzie nam pokazywała więcej misji. Bo na razie mieliśmy tylko jedną misję. Podnieśmy sobie to do rączek. Installation Kit. No i to, moi drodzy, musimy zanieść na górę. Zbiegniemy sobie tędy. Na górkę, tutaj. I w tym miejscu stawiamy. Voilà. Powstaje takie piękne coś. Co nazywa się anteną. Dobra. I teraz można sobie tu zejść. Mam nadzieję, że nie stracę HP. Przy okazji kliknijmy sobie nasz śmietnik przyjazny, może nam wywalić jakieś fajne części. A flary, jakieś trochę skrapa. Pressurized cartridges. Okej, okay, nieważne. A co tu jeszcze? A i jeszcze jedną szafkę mamy. A, handbrake'a dostaliśmy, dobra, czyli to mogę do rąk wziąć. I vacuum cleaner, dobra, zaraz zobaczycie, co to jest. Stąd sobie przenieśmy części, tu jedzonko można... Wróć, włóż. I jeszcze jedno Reaper Patty dostaliśmy, dobra. Też sobie przerzucimy, a tutaj jest Crude Panel i Crude Bumper. No to my tego nie potrzebujemy, bo już mamy wszystkie części w samochodzie zrobione. I teraz mamy sobie dodać hamulec ręczny do naszego układu hamulcowego, więc otwieram maskę, tak? I dodaję. Okej, okay, w tym miejscu, jak wsiądę teraz do samochodu, o tu, pojawia się teraz takie coś. Jeszcze nie każą mi tego tutaj zmieniać. Czy każą? Changeability, proszę bardzo. Handbrake. To nie chcę pod kontrolem, tylko chcę pod spacją. I na spację ustawiam sobie ręczny hamulec. Teraz będzie jazda na zakrętach. Dobra, musimy sobie tym Patty naprawić tutaj kawałek. Który to panel był uszkodzony? A, drzwi mamy uszkodzone, dobra. Weźmy to do rączek od razu i naprawmy. Aby nie zapomnieć przypadkiem, dobra. Jeszcze nam każą tam podejść, ale to za chwilę. Naładujmy sobie teraz akumulator, żebym nie zapomniał. I paliwo doładujmy. Tyk. Wkładamy w dziurę. Węża w dziurę. I odkładamy. Dobra, teraz powinien samochód być gotowy. A i to nam każą jeszcze raz użyć śmietnika. O, dostaliśmy... No właśnie, to nie mam pojęcia, do czego jest. Jak wiecie, to mi napiszcie. To jeszcze kilka części, ale nie mam już na nie miejsca. Okej, okay, to zaraz sobie podniesiemy. Czekajcie, najpierw odłóżmy tutaj. Tu będzie nasz skład ogólnie takich materiałów. Chcę poobracać to wszystko, poukładać tak, żeby było ładnie. I tu będziemy to wszystko znosić. Flary też tu można odłożyć, albo można też wozić w samochodzie, ale jest ryzyko, że... No jak stracimy samochód, bo coś się stanie, no to nie odzyskamy już tych części. Dobra, Reaper Patty niech tutaj zostanie. Jedzonko, a czekajcie, my coś w bagażniku chyba jeszcze mamy, czy nie? A tu mamy zestaw naprawczy taki. Można sobie wszystko w tym miejscu ułożyć i hand vac. Już wam mówię, do czego to jest, tylko sobie go ustawimy to pod czymś, pod czwóreczkę niech będzie. A tutaj wszystko ładnie jest ustawione, dobra. To... Służy do tego, żebyśmy na przykład sobie kliknęli czwórkę i to jest taki odkurzacz. Zbiera nam pobliskie części leżące na ziemi. Takie ułatwienie. No i to jest taka puszka, powiedzmy. Można ją otworzyć i przechować tutaj sporo przedmiotów.
Ale co ja z tym mogę zrobić więcej, to nie mam pojęcia. Chyba to jest tak, żebyśmy mogli z jednego miejsca coś przenieść do samochodu, na przykład do tej skrzynki. Tą skrzynkę niesiemy gdzieś daleko, ale tutaj nie ma nigdzie daleko, więc lepiej z ekwipunku po prostu, znaczy do ekwipunku przerzucić rzeczy i od razu do szafki. Więc szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, po co są te skrzynie. Może się dowiemy potem. Dobra, coś tam tu każą zrobić. Pack Survival Tools. Reaper Call, ale to nie jest jakieś obowiązkowe. Mamy w miarę dobrze załadowany sprzęt, więc nic więcej nie potrzebuję. Wybierzmy sobie kolejną misję. Lecimy do przodu, co? Te poboczne mógłbym tutaj robić, zwiedzać wszystko, ale na razie idźmy do przodu. Tutaj. 9 godzin, tutaj były 3 godzinki. I teraz nie ma tak, że idziemy od razu tutaj, bo przejeżdżamy przez tą lokację i dopiero z tej możemy iść tu. Więc tą potem może się stworzyć długa podróż, naprawdę. Zanim wrócimy do siebie. Okej. Tutaj do 100 HP jeszcze, a co? I to chyba był silnik cały czas odpalony, ale to nic nie szkodzi. Tyk ręczny zdejmujemy i ruszamy na wyprawę, moi drodzy. Rękaw? Nie, jakoś za mocny ten rękaw. Powinien nam tylko tył zarzucić, a hamuje całym samochodem. Tutaj mamy hamowanie 4x4. No teraz rękaw. A, może i... Może i tu jakoś działa w sumie. Dobra, i zobaczcie, teraz nie mogę tu od razu kliknąć, tylko muszę tutaj. Dobra, jak stąd przejedziemy do kolejnej lokacji, to będzie ona dostępna. Jestem też ciekaw, czy one są takie same zawsze, te lokacje? Czy generowane losowo? Backroad, remote downforce auto zone. Weźmy sobie na mapę, spójrzmy. Nie, tu jest inna mapa teraz. Czyli zawsze jest losowo generowana. I żebyśmy mogli uciec stąd, jakby cofnąć się, to musimy zebrać to, ale ja tego nie chcę zbierać, więc lecimy od razu do celu, czyli tutaj. To jest nasz punkt docelowy. Ale po drodze można jakąś kasetę zebrać, więc w sumie sobie ją zbiorę, bo nie wiem, co to jest. Czemu by to nie pozbierać trochę? Zyskanej 5 anomalii. Albo resursów, okej. To jakiś zwykły samochód. Jak znajdę ten lepszy samochód z lepszymi częściami, to się zatrzymamy. Cholera, deszcz strasznie pada. Są anomalie. O, no dobra, 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 zatrzymajmy się na chwilę. Wróćmy parking. I zeskanujmy tą anomalię. Tak, jedna anomalia zeskanowana. Tą anomalię też można zeskanować, nie wiem, co to robi, ale chyba coś złego. Czy plazma mi się przyda? Załóżmy, że tak. Biorę ją. Uwaga, to będzie ciężkie, bo to trzeba unikać tych piorunów. Tylko biegnij, biegnij, biegnij. Jak nie dupnie ten piorun. Dobra, nie dupnął. To by było kiepsko, szczerze mówiąc. Zbieramy sobie. Tu sobie zbieramy, dobra. Myślę, że tyle mi wystarczy. Nawet nie wiem, do czego to na razie jest, więc musi wystarczyć. Co by się stało, jak ja bym w to wszedł? Zielonego pojęcia nie mam. Dobra, wsiadamy do samochodu. Drive i jedziemy prosto. A, to już tutaj jest, patrzcie. Ten punkt z kasetą. O, o, o. O cholera. To jakieś ludki z bombami w środku, a tu mamy tą kasetę. Mystery Saudi Recording. Play. To będzie sobie lecieć, ale ja wyciszyłem wszystkie takie historyjki. Będą tylko przeszkadzać. Dobra, i włóżmy sobie tutaj do naszego traka to wszystko. Czy ja to potrzebuję przy sobie wozić? Chyba nie. Znaczy chyba tak. O cholera. Już blisko było. Nie, nie podchodzę do tego, bo to wybuchnie. Czy ten samochód jest w lepszym stanie? Nie, nie jest w lepszym stanie. To można sobie wziąć. Czemu by nie? Tego już nie zbieram. Tu jest jakaś chatka. Jeszcze kuszą mnie te wszystkie budynki, ale jak ja miał to wszystko zbierać, to zeszłoby się bardzo długo. Otwórzmy sobie to.
No chcę bardziej się dowiedzieć, jaka jest dalsza fabuła. No. Trochę tu sprzętu jest. Dobra. No i zasuwamy dalej. Mamy dwie anomalie zeskanowane. To chyba też mogę zeskanować, tak? Trzecia anomalia zeskanowana, a to mogę? Okej, Wrecked Car. I tu już bardziej nie podchodzę. I to mogę zeskanować? Nie, tego chyba nie. To jeszcze tu sobie zeskanujemy, żeby ta misja nam się zaliczyła. Oj, plazma generator, okej. Collect data. Recommended. Collect and charge to charge the ARC device. Return to auto shop. Czyli co, już nam każą wracać? Ale nie, nie, bo to jest chyba misja przypisana do tej... do tej mapy, a my nie chcemy na tej mapie za bardzo robić misji, tylko iść dalej. Dobra, zbierzmy sobie to wszystko. Schowaj ten łom. O, laboratoryjne komputery. Biorę to. Bo tutaj jest copper wire i elektronika. To się może przydać. To nie jest aż takie częste zjawisko. Coś tu się dzieje na zewnątrz. Trochę się boję. Dobra, tu już nic więcej nie ma. Spadamy. O cholera, patrzcie co tu się dzieje. O cholerka. Dobra, 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 dobra. Pierdzielamy stąd. Nie wiem czemu to się tutaj stało, ale... ale się stało, więc musimy spadać. Dobra, 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 gazu, 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 gazu. Spadamy stąd jak najszybciej. I dlaczego tak się stało? Nawet nie ma na mapie informacji, że tu coś jest nie tak. Wiecie, jak... a nie, to ja muszę tędy jechać, patrzcie, prosto i zatoczyć tam koło. Nie podoba mi się to. Dobra, muszę tu jechać drogą. Czyli wjeżdżamy z powrotem w tą trującą chmurę jakąś. Trzeba ich ominąć jakoś. Oj, za blisko jestem. Nie, dobra, jak ich nie dotknę, to chyba nie wybuchają. 74 HP. Nam się coś ze zderzakiem stało. Czy z błotnikiem, ale to nic. Dobra, zasuwamy ciągle prosto tą drogą. I powinno być dobrze. Prosto, w sumie można naładować sobie tą moc teleportacyjną naszego samochodu. Może ja włączę w ogóle. Cholera. O cholera, o cholera. Okej, okay, już wiem co to robi, zaburza. Stop, 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 nie mogę nic zrobić. Wyłącz, 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 nie mogę jechać do tyłu w ogóle. Maskę nam rozwaliło. O cholera. Tracimy panowanie wtedy w ogóle nad... chyba co to jest? Nad samochodem. Dobra, maska jest naprawdę dobrze, że mamy Reaper Patty. Zaraz sobie to naprawię. Musimy wjechać na drogę z powrotem. Przez te wszystkie gałązki już trudno. Nasz samochód jest w miarę... w słabym stanie jednak. Cholera, przydałoby się to naprawić. Tu gdzieś po prawej jest antena. Zrobiło się chyba trochę spokojniej. Kurwa, słupy. Nie lubię ich. Dobra, ręczny i musimy się naprawić. Na pewno maska. Zderzak też? No powiedzmy. Reaper Patty jest w tym... w bagażniku. Odłóżmy to. Też odłóżmy i weźmy. Mam jedną sztukę tylko. Do rączki. Maska była chyba najbardziej rozwalona. Zobaczmy tam co jeszcze bardziej. Błotnik i przednie prawe drzwi. To czy to? Nie, tutaj. Błotnik. A to też jest słabo w sumie, ale nie ma tragedii. Nie, tam. Na żółto to nie oznacza jeszcze chyba, że jest tragedia, szczerze mówiąc. Dopiero jak na czerwono będzie. No dobra, można jechać. Nie, 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 przepraszam. Pomyłka. Od razu się uleczmy, bo to tak. Mi da 8 HP, tak? To jeszcze jedną sobie potem zjemy.
I weźmy tą kuleczkę. Tylko nie wiem, czy tu się nie stanie od razu coś, nie wybuchnie, czy... Teraz te słupy mi samochód w powietrze wywalą. Trzeba zrobić to na szybko. Cyk. Wytrzymujemy. Wsiadamy do auta. O właśnie, patrzcie. Chyba auto zgasiłem. Jedziemy. Oh shit. Dobra, udało się. Mamy naładowane tyle, ile trzeba. Popatrzcie, teraz na mapie widać chmurę. No i wcześniej tej chmury nie było widać. To jest dziwne. No to mogliśmy przez te góry przejechać. Zobaczcie tędy. Na skuśkę. Nie przejechalibyśmy. Zobaczcie, jak to wygląda, okej. Czyli musimy jechać drogą, po prostu zrobić kółko i dopiero będziemy tam, gdzie chcemy. Wszystko jasne. Dobra, już się nie zatrzymujemy. Jadę po prostu prosto, ciągle. Są fajne te domki. Sprawdziłbym, co w nich jest, ale... Nie ma na to czasu. O cholera, znowu ta anomalia. Tu są wszędzie... ludki wybuchające. Ale jedziemy, nie zatrzymujemy się. Nie wiem, czy to warto wszystko przeszukiwać, czy nie. Dobra, włączmy sobie radyjko, czemu nie? Najwyżej nie będę zarabiał na tym filmie, ale... Działa to? Działa. Spokojniejszego. Niech będzie. Dobra, może coś innego jeszcze? Nie będzie. Przejeżdżamy przez most. To może być niebezpiecznie. Bo są te ludki. Daliśmy radę. Robię tak, żeby to było tylko w tle. O, powiedzmy tak. Żeby mnie nie zagłuszało przypadkiem tutaj. Okej, pojawiły mi nam się teleporty, gdzie możemy wyjść z mapy, ale my nie chcemy wyjść z mapy, tylko chcemy przejechać na kolejną mapę. I tu jeszcze kawałek. Wydawało się, jakby to była cała mapa taka wielka do przejechania. Ale szybko to idzie. Paliwo mamy jeszcze 2/3 baku. Nie powinno być problemu. Teraz trzeba dojechać jak najdalej. Myślę, że potem te podróże będą takie, że przejedziemy jedną mapkę, potem trzeba drugą, trzecią i tak 10 naraz map, załóżmy, przejechać, więc trzeba tą podróż całą zaplanować. Gdzie zatankujemy to, tamto. Oh shit. Dobra, 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 tylko krzaczek jakiś. Nic się nie dzieje takiego. Jedziemy, coś jakby zwolnił ten nasz samochód? Czy mi się wydaje tylko? Dobra, jeszcze chwilę i będziemy. No ciekaw jestem, co tam na nas czeka na kolejnej mapie, bo jeszcze tam nie byłem. Co to jest to? To jest jakaś elektryczna mgła. To nie wygląda zbyt przyjaźnie. A to? Pneumatic Deposit Box. O! Podmioty. Sodium Vapor Light. To wygląda, jakby dało się to rozwalić, ale chyba się tego nie da rozwalić, prawda? No nie bardzo. Dobra, chciałbym jeszcze zeskanować tą dziwną anomalię. Sizzling Mist. No na pewno nie chcę w to wjechać, to jest pewne. Track? O. ARDA Fuel Tanker. Paliwo tu będzie. Co tam się dzieje? Wolałbym nie zostawać tak. O, proszę. Miejsce na długo, co to jest?
A już musimy bliżej podjechać, żeby załapało. Dobra, jak jest paliwo, no to czemu by nie zatankować? Nie wiem, czy ja tam podjadę tak. Jak najbliżej. Rękaw. Dobra. Bierzemy sobie ten pistolet. Gdzie on jest? Tu leży. Cholera. Kurde, za daleko jestem. To się źle skończy. Trzeba jakoś podjechać ładnie tyłem tam do tego węża. Mógłbym oczywiście wziąć tą swoją skrzyneczkę przenośną. Oła. Ten kanisterek powiedzmy taki ala, ale Jezu, ja się bardziej tu rozwalę niż... Dobra, ostatni raz to tak robię. Stop, 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 stop. Do tyłu. Kamuj. Usiadaj, chyba jeszcze za daleko jestem. Chociaż może... gdzie ten wąż? Tu jesteś. Dobra, ładujemy. No już pół baku niecałe było. Czy tam lekko ponad, dobra, wywal to. Co ja wywaliłem? Nie, dobrze, wąż. Wyglądało jakbym coś innego wyrzucił. Oh shit. Dobra, 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 spadamy stąd. Lololo. Nie wiem jak ja przejadę przy tej burzy. Chyba tu jakoś lewą stroną muszę wrócić troszkę do tyłu. Skręcaj, skręcaj, skręcaj. I w prawo teraz. A tu była kolejna taka beczka z paliwem chyba. Terna w sensie. Tak, chyba to... Tak, to to samo. Ciekawe czy z nich nie ma steel. W sensie żelaza. Coś tu hałasuje jeszcze. Przebiła nam się opona. Dwa. Dobra, zaraz się zatrzymam. Chyba będzie coraz gorzej, co? Najwyżej stworzymy sobie jakąś oponę. Ale nie wiem, czy mam na tyle materiałów. Przetransportujmy się na kolejną mapę i dopiero się zastanowię nad tym. Oho. Lewy front, lewa przednia opona jest w złym stanie. No tak, to wszystko jest ok. Dobra, lecimy tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Ładuj się. Dobra, teraz się zatrzymajmy na chwilę i sprawdźmy tę oponę. Naprawiać część takiej jak tutaj, on zderzak czy coś, to będę dopiero jak będzie na czerwono. Teraz to chyba nie ma co. Dobra, czy mnie stać na stworzenie? O cholera, nie mam tyle gumy. A na oponę tym bardziej, pewnie 4. No to przykro mi. Odłóżmy w ogóle to. A, gumę trzeba zebrać. Trzeba znaleźć samochód jakiś. Jak ta mapa wygląda? Tu jesteśmy. Jakaś dziwna droga, taka szrotowa, czy jak to się mówi, wszędzie taka jest. Co? Open a gateway using the ARC device to return the auto shop. Dlaczego nam każdy do auto shopa wracasz? Myślałem, że tu jest jakaś misja. Cholera, dobra, no to kierujemy się tutaj. Dziwne, myślałem, że tu misję będziemy mieli. W drodze muszę znaleźć auto. O cholera, znowu ta burza chyba. No ta droga nie jest zbyt przyjemna, szczerze mówiąc. Nie zdziwię się jak ta opona zaraz nam wyleci. Co to jest to? Jakaś anomalia kolejna, dziwna. Airstrip. Pokaż co ty robisz. Okej. Okay. I tędy lepiej nie lecieć. Nie jechać znaczy. O, polecimy. O, lipka. Tutaj się nie przejedzie.
tam ewentualnie dookoła. Dobra, spróbujmy. Piłujemy. Łatwiej by było. Nie, wiecie co? O, ja pierdzielę. Spróbuję się wrócić, chociaż nie wiem, czy się da. Bo jak nam i tak każą wrócić tylko do bazy, no to po co ja mam tutaj jechać do samego końca? Tu przydałoby się mieć te lepsze opony takie do jazdy po prostu terenowe opony, no. A nie takie zwykłe na drogę. Więc spróbujmy się dostać z powrotem na tamtą mapę i wrócić do domciu. Nie jestem pewien, czy się da, bo to jest na czerwono. Może być ciężko. Oho. Fuck. Zamknięty. No to dupa, powiem wam. Musimy sobie jakoś poradzić. Dobra, włączmy coś bardziej w tle, niech sobie leci tak lekko. Nie wiem, co to było. O. Taki ambiencik wystarczy. Wycieraczki. No i co, zasuwamy, no nie ma innej opcji. Tu musimy jakieś w lewo skręcić, te wszystkie krzaki porozwalać. Czy ja tędy przyjadę? Coś w to śmiem wątpić, szczerze mówiąc. Tędy, tędy i tutaj w prawo teraz. No i udało się jakoś. Nie było nawet tak źle. Obawiam się, że ta opona jak jest przebita, albo spadło z niej po prostu ciśnienie, to że zaraz będzie coś gorzej z nią, albo odpadnie nam koło. O cholera, jeszcze tu jest prąd, zobaczcie, tylko akumulator mamy w połowie naładowany. O kurwa, co to leci? Co to jedzie? Co to tu jedzie do nas? O cholera. Nie, zaraz to wjadę przez przypadek. Dobra, gazu. Po kamieniach. Będzie źle. Nic się nie uszkodziło, nie? Zasuwamy przez most. O kurwa, czy ja tu przejadę? Przejadę ledwo, ale przejechaliśmy boczkiem. Tu jakaś kulka lata elektryczna. Ja pierdzielę, co to jest? Nie, spadaj. Jedź. Prosto. No ta muzyka tu daje klimatu, co? Lewo musimy objechać to jakoś. Ciekawe jestem, może takie coś, taka anomalia by nam naładowała energię samochodu. Chyba nie będę próbował. Jeszcze do przodu. Wszystko nam, ma nam utrudnić jak najbardziej dojechanie do celu. Dzięki. Dobra. Tędy. Tutaj. Ktoś tam jedzie na dole. Elektrycznego. O! Chyba tędy nie przejedziemy. Cholera. Może tu? Tak, tu powinno być dobrze. I zaraz już będziemy u celu. Będzie można sobie naładować trochę nasz pasek i wrócić do bazy. Do garażu. O cholera. O, shit, zaraz to na nas skoczy. Nie. Dobra, chyba ominąłem. Mam taką nadzieję przynajmniej. O, jak ładnie.
wschód słońca. Albo kolejna anomalia. Dobra, zatrzymaj się na chwilę, wysiądźmy. I bierzemy tą kulę. Kładaj tu. O cholera, nie, weź to podnieś. Lewym. Nie. Cholera, trzeba to wziąć i wyrzucić jak najdalej. Au, au, au. Kopnęło mnie prądem, cholera. Spadamy stąd. Silnik wyłączyłem przez przypadek. Szybko, 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 szybko. O kurde. Widzicie to? Czy wy widzicie, co tu za nami jedzie? Nagle wszędzie powstała ta krótka, czy co to jest? Tak. Dobra, jedziemy teraz w tamtą stronę, prosto ciągle. I odbijamy w prawo, tylko tam jest zamknięta droga chyba, z tego co widzę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wyłącz te wycieraczki, już nie są potrzebne. Stop, tu coś jest fajnego. Są chyba takie skrytki z rzeczami, wydaje mi się. Nie, tutaj to nie wiem, co jest. Laboratoryjne komputery. Resource. Heat shielding. Dobra, weźmy sobie to. Bo komputery to wiadomo. Jedna z cenniejszych rzeczy chyba, co? Na elektrośmieci jakieś. I to, pięknie. Bo mi tej gumy ciągle brakuje, pamiętacie? A chyba nie ominąłem żadnego samochodu jeszcze, prawda? Nie mam pewności. Nagrywa zajebisty klimacik. No, zbieramy złom, anomalii nas gonią i muzyczka w tle. Coś tu jedzie. Nie wiem jeszcze co, ale chyba nie chcę się dowiedzieć. A nie, to nasza opona tak hałasuje. Dobra, tu będzie samochód. Widzę przed nami, złomowany. Więc powinny być też opony. Tak, paliwa jeszcze mamy zapas, więc spoko. To na gumę pozbierajmy. Potrzebujemy 3 sztuk tylko, bo jedną już mamy. Coś jest. O kurwa. Nie, bo to nam rozładuje baterię. Ała. Dużo HP to zabiera. Daj mi kuźwa oponę jeszcze jedną. A jakbym cię rozwalił, chociaż... Rozwaliłem. O, plazma z tego jest i scrap metal. Rozwalmy to. Nie będzie nam przeszkadzać. Z tego już nie było plazmy, okej? Okay? Ale najbardziej mi zależało na tej gumie. Scraper schowajmy. I stwórzmy ten ceiling kit. Chociaż on jest jednorazowy. 3 daje. Jakbyśmy całą oponę zrobili. 4 rubera. Nie, to ten ceiling kit może być. Dobra, załóżmy to sobie. To jest ta opona, prawda? Tak jest, pięknie, no i fajnie. Już mi nic nie grozi. Uleczmy się jeszcze tylko. O, takimi puszkami można. Jedna jest. Druga. I trzecia, nie wiem co nas tu spotka, więc lepiej mieć więcej HP niż mniej, prawda? Dobra, i tutaj będzie zamknięta droga. Jestem ciekaw, jak, czy da się tędy przejechać jakoś boczkiem. Na przykład tu w prawo. Tak, droga zamknięta. A my tutaj byśmy chcieli się przedostać jakoś. Jojojojojojojoj. Czy takie małe gałęzie jakoś mocno ranią nasz samochód, czy... Tylko troszkę? Chyba dosyć mocno. O cholera, tam jakaś kula jest. No cholera, tu wszędzie prądy. Nie. Dobra, to jest dziwne. Musimy się dostać tutaj, więc... Wyginam śmiało ciało i... Zasuwam. Cholera, prąd nam się kończy w samochodzie. W sensie w akumulatorze. Niedobrze. Ojej, dobra, zasuwamy na szybko. Już się nigdzie nie zatrzymuje. Wow, to było coś dziwnego. Coś się tu dzieje złego z naszym autem, już za mało prądu chyba. Kurwa, zniknęło to. Za blisko.
A tu też był gateway. Ja pierdzielę, to ja popsułem to strasznie. Dobra, musimy się cofnąć, żeby ten gateway się odblokował. Jak jesteśmy za blisko, to on się blokuje automatycznie. Cholera, nie wiem, czy na wstecznym to mądre. Jeszcze, dobra, pojadę normalnie. Przodem. Chociaż ten akumulator jest w złym stanie. Dobra, w tą stronę może? I czekamy, aż będziemy w dobrej odległości. Tu jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawał lądek i w prawo muszę odbić. No dawaj, dawaj, dawaj. Jest, dobra. Akceptuj. Dobra, wyłączamy to. I rupię. Jak mi się teraz skończy prąd, to będzie masakra jakaś. Co za burza? A, że uruchomiliśmy burzę już. Cholera. Dobra, tu na drogę trzeba wjechać. Jak najszybciej, bo nas już to wszystko goni. To się nie skończy dobrze. Drive, drive, drive. Każą nam jechać ciągle. Bo muszę przejechać i nie walnąć w nic. Prawo drogą. Cholera, o cholera, prąd. O cholera. Ja pierdolę. Chyba nie dojedziemy, co? Maskę mam rozwaloną strasznie. O ja pierdzielę. Źle się dzieje, źle się dzieje, źle się dzieje. Życie spada naszemu samochodowi, co się dzieje? To jest tam, już jeszcze kawałeczek, dawaj, dawaj, dawaj. Jedziesz maleńki, jedziesz, dasz radę. Życie naszego auta bardzo szybko spada. Musimy tam dojechać. Wytrzymaj jeszcze kawałek. Jeszcze kawolądek. Dawaj, 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 dawaj. Jest. Opowiem wam, że ledwo. Nie wiem, czy jak nas prądem walną, to życie zaczyna spadać tego samochodu. Tutaj to widać, tam, o tu, taki paseczek jest. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale już było blisko. Cholera. Dobra, pierwsze co? Ładujemy go. Kolejne co? Paliwko. No i trzeba go naprawić, ale to już się zrobi później. Dzięki wam, moi drodzy, za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.